dzisiaj scrapbooking, jak tutaj widzicie, zrobiłam dla Tamary dzieło na płótnie. Jak Wam się podoba i chcielibyście zobaczyć, jak do tego doszło, to proszę oglądajcie dalej. Myślę, że zacznę od pokazywania w ogóle, co mam do scrapbookingu. Są potrzebne przybory, jak linijka, tam nożyczki, ołówek i takie rzeczy, cyrkiel, kleje. Taśmy klejące dwustronne jest bardzo potrzebna. W scrapbookingu też chodzi o to, żeby uzyskać też takie 3D, więc warto jest mieć taką taśmę, która jest grubsza. Mam bardzo, ale to bardzo dużo naklejek. Tu mam stemple i do tego oczywiście są potrzebne tusze. Tusze mam różnokolorowe. Sznurki są mile widziane, ładnie wyglądają. Dodają takiego starego wyglądu. Tak samo mile widziane są nożyczki, to znalazłam w Auchan. Nożyczki, które wycinają różnorodne kształty. Mam przeróżne kartki. Te można specjalnie kupić zestawy, które są naprawdę prześliczne kartki. Ładnie się prezentują, no ale są one drogie. Można też robić po prostu rzeczy, które się ma w domu. Ja tu powycinałam, byłam w domu, powycinałam w ogóle jakieś obrazki z jakichś tam starych pudełek, które znalazłam na strychu. Są bardzo ładne. Tu mam starą mapę, którą tata już nie używa. Po prostu wzięłam. To też bardzo fajnie może się prezentować jako tło kartki. Książka, którą znalazłam na strychu, która ma takie już lekko żółtawe kartki. To bardzo fajnie wygląda. Jak nie macie taśmy 3D, to możecie po prostu używać zwykłego kartonu i podklejać i też daje efekt. Oprócz tego bardzo polecam kupić sobie taki dolis, no takie serwetki, tylko takie troszkę twardsze, różne gazy, albo, znaczy to akurat jest bandaż, nie? Jak widzicie, mam różnorodne kokardki, tu mam różne guziki, takie naprawdę duperele. No tak wygląda mój plan, czyli to, co mam zamiar nałożyć, czyli tu widzicie niebieską kartkę, później widzicie znowu książkę, bo dowiedziałam się, że Tamara lubi czytać i pisze też, więc tym się zainspirowałam. Let's do this! Zaczniemy od odmierzenia płótna na kartce. Często strzępię je nożyczkami, żeby nadać taki trochę niezadbany wygląd. Kartki z książki wycinam na paski, żeby mi się łatwiej to modelowało i dało inny wygląd. Odmierzam centymetr z każdej strony, żeby z tego niebieskiego papieru zrobić ramkę. I teraz kleimy napisy wokół, tak po prostu artystycznie, jak ci dusza zapragnie. Tak wygląda gotowe, oblepione. Tutaj tylko trzeba zmazać ślady po ołówku i nasze tło będzie gotowe. To jest zakładka na książkę. Wykorzystam ją. Nie martwcie się, jak coś będzie nierówne, albo krzywe, albo będzie coś wystawać więcej niż powinno, bo to jest właśnie urok robienia czegoś samemu. Serwetka będzie delikatnie wystawać na ramkę. Serwetkę nie kleimy mocno, czy tam może odstawać troszkę. I teraz możemy przykleić Tamarę. Nasza kartka już coś przypomina. Teraz zajmę się napisem. Odmierzam 3,5 cm. Taki będę mieć pasek. Ten paseczek też stępiam nożyczkami. Teraz potrzebny jest nam czarny tusz, stemple i to jest dosłownie okładka z jakiejś płyty CD. Będziemy naklejać i pciu, pciu. Wiecie, o co chodzi. Tylko na razie sobie ten napis muszę ułożyć. Mijamy, stemplujemy. Mamy te. Tak wygląda cały napis. A te dwa boki rolujemy do środka. Dzięki temu otrzymaliśmy taki efekt rozwijanego pergaminu. Pod napis, jak widzicie, idzie jeszcze piórko i te śmietki. Jakoś tak tym klejem wszędzie i nigdzie. Niech one tam swobodnie tak się ułożą same. Myślę, że ten napis jeszcze podbijemy. Przykleimy tutaj kawałek tyktury. Jednak do kartonu polecam bardziej biały klej, ponieważ jest mocniejszy od zwykłego kleju. Piórko przyczepimy do napisu.
Jak teraz widzicie, napis jest już gotowy. Tutaj jeszcze mamy pióreczko i ten efekt taki fajny 3D, że coś tu wystaje, coś tu się dzieje na tej garstce. Teraz robimy dół. Tutaj dopasowałam i wycięłam wstążkę, ale lepiej by było, żebyśmy ją jeszcze opalili, żeby się złamała, żeby wam się nie skręciła. I tą wstążkę przyklejam na taśmie dwustronnej. Tak zakryłam tamarze nóżki. Nasza kokardka jest gotowa. W tym momencie jeszcze nie będziemy się zajmować tymi kokardkami, tylko przykleimy, bo później nie będę miała jak dłoni na mnie to położyć. Ta-da! Teraz będziemy się bawić klejem na ciepło. Ja pomyślałam, że nakleję pod naszą główną wstążką kilka i po prostu je zroluję i może to być fajny efekt. Mam strasznie krótki kabel, jeżeli chodzi o mój klej na ciepło i to jest mega, mega, mega wkurzające. Najgorsze w kleju na mokro, na gorąco najgorsze są te nitki, które są wszędzie. One są wszędzie! Wszędzie! Teraz jest tu miejsce jeszcze na naszą malutką. Daję ją na górę. No, mały skarbek idzie sobie tu jeszcze na górę. Mam taki guziczek, który chcę przyczepić właśnie na jeszcze na te dwie kokardki. Zwycięstwo! Musimy ślicznie zawiązać. Ta-da! Udało się. Pamiętacie tą naklejkę? Thank you. Przyklejamy ją tu tak na tej wstążce niebieskiej po środku. A podkręcamy jeszcze zawiasy. No i mamy gotową pracę. Mam nadzieję, że Tamarze się spodoba. To jest właśnie ta moja druga pasja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. I mam nadzieję, że Tamarze właśnie się spodoba ten rysunek, obrazek, scrapbooking, cokolwiek tu było, z tego wyszło. Ten pomysł o scrapbookingu, tylko opowiedzieć Monikowi, nadsunęła Neta0987, więc właśnie dla Ciebie, skarbie, też coś zrobię, tylko skontaktuj się ze mną na Facebooku, podaj mi swój adres, co chcesz mi więcej. I zobaczymy, jak to wejdzie. Kiedyś to tam wygoda. Tylko, no oczywiście, mało czasu. Napiszcie w komentarzu w ogóle. Ostatnio tak mało komentarzy piszecie i mi się smutno robi. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie coś ciekawszego, bo mam nowego lokatora, który jest piękny do pomagania. Więc jak Wam się podobało, polubcie, subskrybujcie, znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, cokolwiek, no zerknijcie do opisu, tam jest wszystko. No i do zobaczenia następnym razem, bye bye! Aha, jeszcze zerknijcie na moje imię. Bye bye!